Tego punktu punktu i projekt Komisji Sportu bardzo bym poprosił. Nie mogę tego zdarzyć, to napiszcie się to. Tak nie, że mnie nie pochodzą. Komisji Sportu w sprawie Marca Zdarek, W24 Klubu Sportowego Powiat Szczecin w zakresie wykonania innowacji pedagogicznej i wyżej wymienionej placówki oświatowej. Opiera się starania szkoły podstawowej nr 24. Klubu Sportowego Powiat Szczecin w zakresie wykonania ogrodu szkolnego 2013-2014. Innowacji pedagogicznej pod nazwą Łączna Trójka na poziomie wczesnoszkolnej edukacji. Na poziomie wczesnoszkolnym. Wczesnoszkolnej edukacji. Wczesnoszkolnej edukacji. Wczesnoszkolnej. O, tak, poziomie edukacji, czy tak, przepraszam, języczek się. Paragraf 2. Rada Dzielnicy 12 zgodnie ze swoimi kompetencjami podejmie działania mające na celu realizację wyżej wymienionej innowacji pedagogicznej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wdrożenie innowacji ma na celu wspomaganie rozwoju psychofizycznego i wszechstronne rozwijanie osobowości dzieci zainteresowanych sportem, popularyzację aktywności ruchowej oraz wychowanie przez sport. I uruchomienie uatrakcyjne podniesie na profesjonalny poziom zajęcia edukacyjnego sportowego w szkole podstawowej 24. Mamy doświadczeń z poprzednią projektem, to tak żeby Państwu kilka słów na ten temat powiem. Sprawa polega na tym, że aktualnie polskie prawo nie przewiduje tworzenia klas sportowych w zakresie piłki nożnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, czyli na poziomie klas 1-3. Mogą być na tym poziomie klasy sportowe o profilu siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, gimnastyki, a nawet pływania. Natomiast piłka nożna nie może być. Ostatnio miałem zajęcia na studiach podyplomowych z wiceministrem sportu i turystyki. Zadałem mu to pytanie, dlaczego tak się dzieje. Przyznał się do błędu, rzeczywiście przeoczyli gdzieś to, bo to jest anachronizm z minionej epoki. No ale cóż, prawo jest prawem, trzeba go przestrzegać. W związku z tym podjęliśmy takie działania. Przypomnę, że nie jest to pierwsza szkoła, znaczy jest to pierwsza szkoła, która wyraziła gotowy współpracy, bo poprzednie moje wizyty półtora roku temu w szkole 61, potem w szkole 41 zakończyły się piaskiem, nie było zainteresowania. I dopiero w szkole 24 udało się jak gdyby zaszczepić ten pomysł. Innowacja polega na tym, że do normalnej podstawy programowej, która obowiązuje na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, czyli wychowania fizycznego tygodniowo, dodana jest jedna godzina innowacyjna w klasie pierwszej i drugiej i to są zajęcia ukierunkowane na piłkę nożną. Tak to się określa. Natomiast w klasie trzeciej jest dodana, w planach oczywiście, dodane są dwie godziny, czyli łącznie jak gdyby na poziomie klasy pierwszej, drugiej będzie to 4 godziny zajęć wychowania fizycznego, na poziomie trzeciej klasy będzie to 5 godzin, bo jeśli mówimy o klasie sportowej na poziomie od 4 wzwyż, to już jest 10 godzin tygodniowo. W związku z tym tak żeby to ustawili, żeby jak gdyby dzieci przygotowywać do tego wysiłku. Skupiliśmy wokół siebie również proboszcza dzielnicy parafii Najświętszej Rodziny w Bieżanowie i innowacja z jednej strony uzyskała już akceptację kuratorium oświaty. I w zeszłym tygodniu byliśmy z delegacją, ci co patrzą od czasu do czasu na strony internetowe, na Facebooka, to zapewne widzieli, byliśmy pani wiceprezydent, która różne ma pomysły na temat oświaty krakowskiej. Natomiast do naszego projektu się bardzo życzliwie i opinia z jej strony będzie pozytywna.
Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to mam tutaj też taki woreczek ze strojami sportowymi, w jakich te dzieci będą uczęszczać, więc jeśli jesteście Państwo zainteresowani, to mogę pokazać, mogę. Proszę się przebrać. Możemy do wieczora. Chętnie bym to zrobił, panie Elu, ale trochę za duży jestem. Kolach, może są, no to są. Nie, przepraszam, tak, żeby nie było tak bardzo smutno. Najprawdopodobniej dzieci na wykry będą w koszulkach białych albo czerwonych. Spodenki do tego będą czerwone bądź niebieskie. Akurat tutaj pan musi być czarny i takie skarpety. Czyli to jest na zajęcia w WF-u. Natomiast dzieci po szkole będą chodzić w takich... No ekstra. To jest ekstra. Ładnie, jeszcze bardzo tak, ładnie. Jakby im było za zimno, to do tego będą rozdzielne takie polarki. No i takie plecaczki na różne rzeczy. Tak to będzie. Oczywiście to będzie wszystko dobro jeszcze tych zainteresowanych, znaczy tych i twórców, i promotorów tegoż pomysłu. Dzisiaj odezwałem się firma Transmedical, która ufunduje profesjonalną apteczkę dla tejże klasy. Tak to wygląda. Jeśli ktoś z Państwa ma tutaj dokumentację, tak wygląda podstawowy dokument, tak wygląda załącznik numer 1 dotyczący treści programu, tej innowacji i biznes dla 2003 strony, jeśli ktoś z Państwa. To będzie finansował? Biznes. Ja się pamiętam, całość obliczona jest na 60 tysięcy. Na ten rok. Z tym, że najgorszą pozycją jest mobilne wojsko Gold Box. To jest takie wojsko wymiara 6x9 z bandami, z siatkami. I to jest najdroższa pozycja, bo to jest 22 tysiące 500. To jest najdroższa pozycja. Położenie trawnika, bo obok tego wojska będzie cały plac szkoleniowy. O powierzchni około 18 na 20 metrów, o naturalne podłoże. I tutaj już firma Greengrass się zobowiązała, że zrobi to po kosztach własnych, a utrzymanie i konserwację, jak gdyby chcą być przyjacielem tego projektu i będą to robili gratis. Sam sprzęt to jest kwota około 4,5 tysięcy, bo samych piłek jest tutaj chyba 8 pozycji. Siatkowe, tenisowe, do koszykówki nożne, małe, gumowe, fitnessowe na przykład. Stroje dla dzieci, stroje dla nauczycieli. Że pomysł jest taki, że będą rodzice w tym partycypować. Wyjazdy na zielone szkoły, czy na wyjazdy integracyjne, to też w normalnych klasach się odbywa, czyli rodzice. Co jeszcze z takich podstawowych rzeczy? Oczekiwania nasze wobec Urzędu Miasta Krakowa są takie, żeby to pokryło wynagrodzenie nauczyciela i wynagrodzenie trenera. Bo tą godzinę dodatkową będzie prowadził nauczyciel ze szkoły i trener o kwalifikacjach pedagogicznych, jednocześnie z uprawnieniami trenera co najmniej drugich klasy w zakresie piłki nożnej i kwestia basenu, to są jakby oczekiwania wobec miasta, czyli 7600. Zakup maskotek małych dla dzieci, zakup maskotek dużych, zakup stroju maskotki mobilnej na przykład 1200 zł kosztuje. Mobilna. Także jest to, powiedzmy, przygotowane na bardzo wysokim poziomie i po deklaracji pani prezydent, już jestem przekonany na 99,9, że ten projekt uda się ruszyć, a to będzie zaczątek naprawdę tak klas sportowych, wiadomo, że to w perspektywie pani dyrektor już myśli przekształcenie potem to w szkole mistrzostwa sportowego.
bo wreszcie wróci to powoli do równowagi i szkoły mistrzostwa sportowego przejdą pod resort sportu, a nie do tej pory pod resort edukacji. No i to wszystko jest zgodne z takim dokumentem, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, Komisji Europejskiej biała księga na temat sportu. Jeśli ktoś chciałby, to może skorzystać z tego egzemplarza, albo po prostu trudno sobie wejść pisać te. To są bardzo ciekawe rzeczy, jak Komisja Europejska i Unia Europejska podchodzi do zagadnień związanych ze sportem, wychowanie dla sportu, wychowanie przez sport i propagowanie tego szkoły. Dziękuję bardzo. Zostańcie pytania. Nie, już wyczerpałam. Proszę. Nie, proszę, proszę. Nie. Może mamy to samo pytanie. Nie, proszę. To pan powie, jeżeli mogę, panie przewodniczący, chciałem dopytać. Szczytny cel, pomysł, pierwsza klasa w mojej ocenie, natomiast pytanie mam takie. Chodzi to o rok przyszły, czyli 60 tysięcy miasto by musiało wyasygnować od września do... Ja tak powiedziałem, 60 tysięcy? Tak. Nie, to całość projektu. Całość projektu. To jest 60 tysięcy. No, ale roczny. Czy to, o czym pan na rozpoczęcie. Na rozpoczęcie. Boisko na te kostiumy, na nauczyciela. Mówimy o roku szkolnym. Od września do sierpnia, tak? Ile masz pytań? Czy ilu uczniów już zadeklarowało od 1 do 3 klas wzięcie udziału, czy rodzice uczniów? Jak to wygląda? Czy to będzie jakiś nabór w tej szkole, czy to będzie... Właśnie, skąd... Stingu się nie robi na działania sportowe. No nie, ale dlatego pytam, bo ja nie wiem, tak? Ilu będzie chętnych do tego, żeby wziąć udział w takim projekcie? To jest drugie moje pytanie. I trzecie moje pytanie jest do paragrafu drugiego. Rada Dzielnicy podejmie działania mające na celu wdrożenie tej. I jakby pan przewodniczący, jako komisja, czy może pan przybliżył mnie, a może radnym, na czym miały polegać te podejmowane tych działań z ramienia przez Radę Dzielnicy. Z czym to się będzie wiązało, realizacja tego projektu rocznego dla Rady Dzielnicy. Dziękuję. Proszę bardzo. Tylko bardzo bym prosił, bo ten temat się nam troszkę rozciąga. No jest to jest to, dobra, panie przewodniczący. Dobrze, to inwestycja. Jeżeli taka jest pora, to jest. W klasie będą 24 uczniów. Przy czym założyliśmy, że no nie może być więcej dziewczynek jak chłopców. Natomiast co do... No. A gdzie pan ten? No to już to są... A natomiast co do rekrutacji. Rekrutacja jest sprawdzona tak, jak normalnie się odbywa w każdej na szkole. Do pierwszej klasy, tak? Tak, na bazie naboru z pierwszej klasy i na razie robimy badanie swojego rejonu. Żeby nie było kłótni między dyrektorami, że im podbieramy dzieci i tak dalej. Ta klasa idzie na bazie normalnie z rejonu, który obsługuje szkoła 76. Będzie na bazie. Tak. Z tego, co wiem, zainteresowanie jest duże. I w związku z tym przewidziane jest, no, jeśli będzie przekraczało liczbę miejsc, ilość chętnych, no to wtedy raz rozmowy z psychologiem, no i w ostateczności testy sprawnościowe, jeśli oczywiście by się to pokryło, nie żeby wyeliminować, ale wyłonić dzieci o pewnych predyspozycjach ruchowych, bo tylko o takich umiejętnościach możemy mówić na poziomie 6-7 lat. Tak to. A te nasze działania, panie przewodniczący? Może ja wyjaśnię. Znaczy te działania już zostały podjęte, może powiem tak, no. Byliśmy u pani prezydent, prosiliśmy o przychylność do tego projektu. Jest ona, jak powiedział przewodniczący, na poprzedniej czy po poprzedniej sesji, nie pamiętam, przekazali mi bodajże 11 tysięcy na 10 tysięcy na to boisko w ramach remontu szkół, to które tam pani dyrektor. Natomiast działania takie będą podejmowane. To już
No właśnie. To... Ale będą podejmowane na przyszłość, tego typu działania. No. Na pewno będziemy wspierać te inicjatywy i w moich to ona już no, będzie miała. Myślę, że to wszystko. Fajny pomysł. To jest nowatorskie nie tylko w Małopolsce, ale generalnie w Polsce. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos? Nie ma, bo to się to zostaje pod głosowanie. To jest za przyjęciem. Intencje przewodniczącego. Bez pieniędzy. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie projekt. Przechodzimy do